Cześć, no tak, po urlopie, piątek, e, znaczy e, z waszej perspektywy to był urlop, z mojej perspektywy był to okres bardzo e, intensywnego murzczenia RDC i ładowania akumulatorów e, na wielu płaszczyznach, no. e, to jest dopiero analogia. Myślę, że specjaliści od akumulatorów zaczynają się zastanawiać o co chodzi, jakie płaszczyzny, e, kogo mamy, cześć wam, w ogóle już tak ten zaraz odpalam, hop. Zmienił koszulkę w łamku sekundy. Tak, bo e, była, była niebieska, e, dlatego że test, e, wróciłem z RDC no, i testowałem tylko, czy jest wszystko ok, i założyłem jasną. E, a już wiecie dlaczego? Mimo, że mam świetne koszulki Dream Team, one są czarne, a jak jest czarna koszulka, to e, rozjaśnia twarz. No i takie uroki, że potem ekspozycja siada. Nawet sobie trochę rozjaśnię teraz, nie? bo przyciemniłem do tej niebieskiej, więc uwaga. Idę z jasnością. A tyle optymizmu sobie dodam, proszę bardzo. OK. Łozi. Dzień dobry, jestem tu nowy. Orytyści. Czy, czy były tu na kanale jakieś porady dotycz dotyczące wyboru pierwszego aparatu? Może nawet bez lusterkowiec jakiś nawet. Ozie, wozie wozje. Na pewno na pewno kiedyś pokazywałem cały ciąg myślenia, jak wybierać aparat i porównywałem Canona 80D do Nikona D. Co to było, 7200? Bo Kasia miała taki dylemat. Więc jak przeskanujesz sobie poprzednie fotokawki i, i znajdziesz w opisach, są pytania, zawsze tam daję takie wytyczne. U mnie to jest tak, na, tym, na tej miniaturce. Mogę wypisać jeden jakiś główny temat, więc coś tam losuję z wszystkich, które omawiam na fotokawce. Do tego e, potem w opisie podaję wszystkie rzeczy, które gdzieś tam wyłapałem. Także po opisach najprościej po prostu poskanować sobie poprzednie filmiki i zobaczyć, rozwinąć ten na dole taki wrzut, i tam jest zawsze co w tej fotokawce, więc tam sobie znajdziesz. E, ale o bezlusterkowcach się nie wypowiadam, bo nie mam doświadczenia. To znaczy nie mam bezlusterkowca. I jeszcze nie mam jakiegoś tam też doświadczenia w testach, więc to przyjdzie. Edyta stępczyska. Stępczyńska, hash kurs. Mam pytanie odnośnie kursu kupiłam w piątek i nie wiem, jak do niego wejść. Czy jest jakieś hasło? <noise> Czy jakieś hasło przyjdzie? Edyta, oczywiście, że przyjdzie. Hasła nie przychodzą, właściwie hasło, no login. Mogą nie przyjść tylko w jednym wypadku. Jeżeli przy rejestracji e, podaliście złe e-mail, bo miałem taką sytuację, że ktoś po prostu rąbnął się w e-mailu i wtedy mail poszedł gdzieś tam w kosmos. E, ale e, sprawdź też spam. W sensie w folderze spam. To wszystko działa. Jedynie czasami ktoś ma kłopot z zalogowaniem się, a wystarczy wejść na zieniu.pl i jest taka, jest taka, zaraz Wam pokażę, mam ekran to mogę. Eee, już, już, już. Jak wejdziecie sobie na Zieniu, a tylko nie wchodźcie bo zaraz w stronę wywali. Jestem w, podczas jakby ustalania technicznych aspektów migracji na nowy serwer, ale już Wam pokazuję, więc um, jak to zrobić? No tak, więc jeżeli wejdziecie sobie na zieniu.pl, standardowo, upewnię się, że widać, to tu jest Zaloguj do kursu. Kurs z Lightrooma, jak masz, lub kurs z Photoshopa. Jak się tu kliknie, to się przychodzi na ekran logowania do odpowiedniego kursu. No. I już, ale musisz dostać maila z aktywacją, jak nie, no to, to, to na tej stronie tam dalej jest reset hasła i tak dalej. A jak ktoś nie wie, to w mailu powitalnym jest też informacja, co jeżeli Wam się nadal nie udaje logować. A czasami wyskakuje takie okienko i trzeba wpisać admin, admin dopiero się dostaje. I to też tam opisałem, nie wiem o co chodzi. Najczęściej e, makintoszowcy dostają taki temat. No dobra, e, to co, wracam do Was już, hop. Nie, nie wiem, co klikam tu. Ech. Nic oprócz faktury. Edyta, to tam offlineowo załatwimy. Dobra, wyślę ci, nie wiem, sprawdzę, na jaki mail poszedł, wyślę ponownie. Także ja w ogóle, jak macie jakieś kłopoty tam z kursem, to śmiało pisać, serio, jestem ten. I w ogóle wam powiem, że nową, nową rzecz szykuję dla wszystkich kursantów obecnych i byłych. O, taki. Dobra, no dobra, dobra. Ech. Fotokawka 13, na przykład, zobacz. Wydaje mi się, że to w późniejszej fotokawce było, jak Kasi odpowiadałem, na pomoście któryś, ale nie, że zwaliłem telefon. Tam Karolina, dobrze Ci widzieć? O, tutaj. E, pamiętacie, ostatnia fotokawka była z centrum wspinaczkowego. E, był giveaway i jeden kubek wylosował e, Tomek. Tak, także to Tomka kubek już poleciał. E, no więc ja co jakiś czas, może jakiś głupi pomysł zrobię i też komuś tam giwę jadam. ale się nie przyzwyczajajcie, bo po prostu będzie to taka spontana. No. E, to jak, jak mi brakowało fotokawki. No mi też, mi też. Ale Wam się pochwalę, co ja robiłem? O, może tak, żeby nie było. E, to standardowo, witam Was na 30. Znowu nie czy trzydziestej dziewiątej fotokawce. E, jutro 4H, 4 dychy nam pykną. No, jutro jest w ogóle ta, ta specyficzna fotokawka, bo będę robił pierwszy raz coś, czego jeszcze nie robiłem: zdjęcia interioru jako przysługę. Interior, czyli wnętrza. Drobił wnętrza na, 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 na Booking.com, czy co tam, tak, jako przysługę. Potraktowałem to jako wyzwanie, ale też z tego będę mógł wam coś opowiedzieć, a może i pokazać. Zobaczę. W każdym razie 39, więc jeden przed. Trochę wiedzy fotograficzno-biznesowo- yy, nie wiem, jakiej tam życiowej. <laughs> I to kiedyś ktoś powiedział, że ty się Ty 17 na życiu nie znasz, byśmy Cię wsadzili po prostu, wiesz, trzy wieki temu, to bez komputera byś zginął. Pewnie i tak, no, ale ja zawsze mam taką odpowiedź, że mówię, Tobie też jakbym dał łuk, to byś zginął, z, bo nie upolowałbyś zwierzyny, no. Więc wydaje mi się, że każdy ma swoją, e, swoje kompetencje, w których jest mocny i fajnie się wokół nich e, dobudować. A to, że jesteś, to, że się tutaj wymieniamy pozytywnymi ładunkami, oznacza, że jednak jakiś tam co, coś potrafię jednak w tym życiu robić. E, Jarek, e, pozdro z pałacu. No wiedzisz, Caesar Palace, wczoraj, wczoraj przedwczoraj, przedwczoraj chciał o Vega znowu. To jest film, który mogę oglądać non-stop. E, no dobra, co na tym urlopie się Karolina pyta. E, jaki głupi pomysł? Pyta Maciej Olsz. E, mówisz, że to, co będzie dla kursantów. To nie jest głupi pomysł. Nie wiem, dobra. Czy przeczytam Wasze pytania, może. E, w opisie jest H36. A, Poland. E, to dlatego, że. Mm, a, tak. Co ja, co ja poradzę? Dlatego, że nie wlazłem w YouTuba w ustawienia transmisji i nie zmieniłem. No to takie uroki pourlopowe. W ogóle. Z, z czasów korpo, to pamiętam, że taki powrót po urlopie to to był jeden z ciekawszych e, e, zawsze doświadczeń. Bo tak, bo oczywiście, pierwszy co czujecie, że na was czeka w ogóle taka tona maili. O, i od razu mam taką poradę, jak długi powinien być urlop? Czekajcie. Gdzie to wam dać? W wiedzę czy w inspirację? <laughs> A niech będzie w wiedzę. Jak długo urlop? Zapisuję sobie, że mnie zgubił. Kurna ale jako śluny stawiam, no dobra. <laughs> A, tak w opisie jest 36, ale wam to naprawdę przeszkadza? No, taki mały skok w, w przyszłość. No, mamy 39 no. i pół niech będzie Mateusz. Mateusz widziałem tam żeś obcykał tyle modelek że łeb e, Mateusz e, Guziejko z Holandii. Jak poszło? Pochwal się tym zdjęciami na, na jak robić lepsze zdjęcia. Grupa. E, Adam tam widziałem też w komentarze, że się pogubił, czy była fotokawka, czy nie. No więc, właśnie, no więc ostatnia była w, w środę z, z centrum tego wspinaczkowego mural. Złyknę tą kawę, no. No i co? E, no i następnego dnia wyruszyliśmy w. Na południe polski do Karpacza. I Karpacz przywitał nas taką se pogodą, okazało się, ale na tyle ok, że można było wejść, więc ja nigdy, nawet dzwoniłem do mamy, <grydy> nigdy wcześniej nie zaliczyłem śnieżki. A tym razem zaliczyłem, ale tak <grydy> powiedział na luzaka i to też mogę zaraz obrócić jakąś poradę życiową. O śnieżce niech będzie. Bardzo zależało mi, bo to była też znacząca data, 22 września. E, bardzo mi zależało, żebyśmy e, tą śnieżkę w końcu. Ty, tyle lat nie byłem na tej śnieżce, żebym w końcu wlas na tą ścieżkę, znaczy inaczej, był na śnieżce. E, a co się okazało? No, że. Mm, no, wejście to jest jakieś 5 godzin, my z trzymonem, e, aż tacy chojacy to nie jesteśmy, zero zaprawki i tak dalej, więc chcieliśmy na Kopę wjechać i z Kopy i tam dalej przejść. No, okazało się, że wyciąg 3 dni wcześniej zamknęli ze względu na jakieś renowacje. E, no to udało się znaleźć inny pomysł i to tak na szybko. To Czech i spod Pełc wjazd kolejką, niesamowite wrażenie, a potem całą drogę schodziliśmy, więc do teraz bolą mnie łydki. No i teraz e, życiowa porada, jak znacie cel, to poradzicie sobie. Wiedziałem, że chcemy być na śnieżce. tak? I pierwsza, pierwszy sposób włazimy na pieszo, drugi wyciągiem na kopę, trzeci pod pełc, czwarty jeszcze mieliśmy, że od strony Czech gdzieś tam. E, więc pamiętacie, co wam mówiłem, że jak się ma cel, to nieważne jakie są przeszkody, i tak dojdziecie. I teraz pytanie: jaki macie cel w życiu? Tada. No, więc to był taki prosty cel: wejść na Śnieżkę i zrobić zdjęcie. Także udało mi się zrobić, bo były takie chmury, że nic nie było widać. Autentycznie tam są te takie restauracje, nie było jej widać. A, a w końcu przewiało je, ale to tak przewiało, że dobrze, że mieliśmy ciepłe zimowe kurtki i zrobiliśmy parę fot takich together, rodzinnych, a potem całą drogę złaziliśmy. Cztery godziny, może trochę ponad, i za kwasy. I to też jest niesamowicie fajne. W sensie czuć mięśnie. No dobra. O śnieżce Hasz. Co macie tutaj? Polecam pianiny i trzy korody, przepiękne widoki. To. to sorry, to znowu, to znowu dorzucę. Zdobyliśmy, w sensie. Ja plus syn mamy coś takiego, że tam z większą ekipą ojców z nami jeździmy co jakiś czas na takie wyjazdy ojcowie, synowie. I e, uwierzcie lub nie, ale te trzy korony, czyli tam Kaśka, Baśka i nie pamiętam, Maryśka, tak? W Pieninach. Mieliśmy kiedyś taki plan, przy piłku się urodził, żeby po prostu wejść na wschód słońca. Jeżeli ktoś oglądał film 127 godzin, ten, gdzie on tam sobie łapy oddłubuje, masakra. Ale tam jest taka jedna scena, jak on już tam odchodzi od zmysłów i bierze mu się przypominają, temu głównemu bohaterowi w filmie, przypominają mu się sceny jakieś z dzieciństwa, z młodości tam pierwszy pocałunek i mu się taka scena przypomina właśnie gdzie on jako małe dziecko w okularach w e, samochodzie jest przed wschodem słońca, góry skaliste jest taka scena mega romantik, gdzie e, ojciec go tak zabiera otula kocem sadza na skałach, siadają razem i w pewnym momencie po prostu słońce wynika z gór, tam wschód słońca i on otwiera w tym momencie oczy, czyli budzi się na wschód słońca. I mi ta scena tak zapadła w pamięć, że ja obiecałem sobie, że kiedyś synowi pokażę wschód słońca eee, i testowaliśmy to nad Bugiem w Drohiczynie E, zaliczone, ale jakoś tam Szymon wolał ganiać. <laughs> Nic takiego wrażenia jak w filmie, ale zaliczone. No i te pieniądze się pojawiły też. E, I serio, wierzcie lub nie, no, pięciu chłopaków, pięciu facetów i pięciu chłopaków. No i jaki był pomysł na wycieczkę? Tak jak, jakbym, nie py, jakbym zapytał wielu osób, zadam ci popili i już. A nie, my autentycznie wstaliśmy tam, czwarta coś, bo to było we wrześniu bodajże. I, i weszliśmy na, na trzy korony na wschód Słońca. Tyle nie zdążyliśmy jednak, ale wszyscy dali radę. No dobra, to tyle tych opowieści. Mogę to, mogę to wyciąć albo zostawić? Chyba zostawię, macie. <laughs> Violeta przesyła dużo ciepła, a skąd? Skąd przesyłasz dużo ciepła? Rafał Sadura, pierwszy raz, no super. To skąd jeszcze Rafał jesteś? Też się pochwal. 127 godzin w ogóle. A. Mega drastyczny. To jest taka. Jako... Mm. Ale warto obejrzenia. No, widzicie, po filmach coś zostaje. Właśnie coś z filmu byśmy dorzucili. Podrzućcie jakiś film. Co polecacie jako film? Nottingham. No, od razu mi się ciśnie tam zespół klanet i. I, i tak jakoś. szeryf z Nottingham. E, jeśli nie, ktoś nie kojarzy o co chodzi, to. No dobra. Wrocek. No dobrze. Widzicie, ja dzisiaj mam taki rozum. Okej, okay, to, to tak. Więc przez te parę dni to jest tak, że jeśli chodzi o urlop w korporacji, miałbym powiedzieć, to może zostawię go, zaparkuję. Trochę o fotografii jeszcze pogadamy, co? Na inspirację. Ale jeśli chodzi o status, to jest tak, że jak się ma własny biznes, to się myśli non stop, nawet na urlopie. Ja to gdzieś tam kiedyś porównywałem do jakichś rzeczy. Jak zmontuję mądre porównanie nie będę miał takiego długiego wstępu, to to, to, to też Wam to jakoś e, opchnę e, w postaci zwartej historyjki, a nie takiej długiej. Ile? 17 minut. <grym> e, ale mm, i, jeżeli, jeżeli pracujecie w, e, gdzieś w firmie, z której nie jesteście zadowoleni, temat przewałkowałem chyba ostatnio, nie? Gdzieś tam. E, to, to urlop dla Was jest odskocznią. Tak? Chcecie uciec, zamknąć, nie o robocie, nie daj Boże, ktoś wyśle Wam SMS-a z roboty typu e, co z projektem X albo gdzie masz plik Y, tak? To po prostu od razu uch, grawitacja Was ściąga po prostu z powrotem do, do roboty, a Wy tu próbujecie wyluzować. Ale jak robicie to, co kochacie, to urlop jest kolejnym jakby etapem. To znaczy, patrzycie na to, co robicie, ale z innej perspektywy. Więc e, ja Wam mówiłem, że zabiorę się za kurs biznes z pasji, więc minie, serio, minął jeden dzień może, tak? Kiedy ja po prostu syciłem się górami, łaziliśmy i tak dalej, a ja już chciałem coś nowego wymyślać. Więc rzuciłem na patronach pytanie, co byście chcieli w tym kursie z business z i zaraz, zaraz mnie tam przeczął galizień, nie odpoczywaj. <noise> Ale to tak nie jest. No jak kochacie to, co robicie, to właściwie ciężko was od tego odspawać. No. Zmienia się perspektywa na urlopie, inaczej na to patrzycie z takiego helikopter view, ale to jest niesamowite, bo cały czas macie ciary, więc, więc tak, to wam, was też mogę zapytać. Mam już pytanie od patronów no, na koniec, ok? Dobra, wezmę teraz jakieś pytania, żeby nie było, że my o fotografii w ogóle nie gadamy. No to co? Karolina Kasperska, pierwszy raz na żywo, dobrze. Z Holandii Mateusz też ktoś był, to na pewno, wiem, ale nie wiem czy dzisiaj. Casteway jest rewelacyjny Hanskiem. Z tomem. H Hanks. Tom Hanks, a nie Hansk. No dobra. Też takich ciekawostek. Nie wiem, czy wiecie, ale ponieważ na przykład my, my nie mamy natywnego języka angielskiego, więc jeżeli uczymy się angielskiego, my Polacy, to wyłapujemy znacznie więcej pisemnych rzeczy, których Anglicy sobie nie znają sprawy. Na przykład wyraz together. To get her. Ja to pokazałem Anglikowi, wbiłem tam tego, który mnie ja uczył. Mówi, a, nigdy sobie nie zdał sprawy, że to gether znaczy zdobyć ją. To get her. <grym> Okej, okay, dobra, dobra, już. No i macie, MB razem z Mateuszem możecie się ustawiać na, co tam w Holandii? Polecam kanał youtubeowy Drugs Lab. No. Biorą po prostu narkotyki ze wsparciem rządowym, testują. OK, to co? Zaglądam do, do pytań, żeby nie było. Czyli teraz przejdziemy do porcji wiedza. OK, jadę. Czy patroni coś dopisali? Eee, nie, nie, nie. Patrzę w zaległe i Wam pokażę ekran. Zobaczcie, ile pytań już tam namachl namachlowaliśmy razem. 107 większość ma odpowiedź. Da, da, da. Szukam. Widzicie to? Tak. Tu jest jakieś pytanie. Jak duży modyfikator można użyć do lampy Quadra Light Reporter? Czy tylko te dedykowane do lampy? Poradzi sobie ona również z dużą oktą 150 cm? Daje światło na całą powierzchnię okty. Oczywiście mocowaną przez przejściówkę. Hmm, hmm, hmm. Dobra, to tak dla ludzi, którzy nie wiedzą o co chodzi. A, spróbuję. Więc. Dobra, nie, nie będę dzisiaj wyjmował, ale reporter pokazywałem w którejś fotokawce, on ma specjalny taki modyfikator, tak? Znaczy inaczej, specjalne wejście, nie takie jak Boens. Żeby założyć Boensa modyfikatory, trzeba mieć przejściówkę i to też coś takiego mam, tylko gdzieś pochowano. To to jedna rzecz. I teraz pytanie: jak duży można założyć modyfikator na, na małą lampę? Więc e, nie o to chodzi, czy to przeważy, czy nie, tak rozumiem to pytanie, tylko ile ma sens. Spróbuję wam to narysować. Biorę kartka? Mogę, zobaczcie, po sobie twarz. Ale nie, że cieniem. Co nie hmm. działa. Może manual ustawiłem. No dobra. Live demo. E, no to tak, jeżeli od środka, teraz zrobię rzut jakby z przodu, czyli mam lampę, to nie jest sutek wader, to jest lampa, <grym> to ona jak strzela, to, tak, to, to ma coś takiego jak zoom, nie? kurczę, może jednak Wam pokażę, D um, dajcie mi chwilę. Guzik. Tamtej lampy nie mam. Gdzie, nie wiem gdzieś jest chyba, bo, bo się pakowaliśmy, więc pewnie na strych wyniosłem. Ale znajdę tego reportera. No i wychodzi na to, że nie mam auto włączonego zaraz, bo widzę, że mam przepalenie na face. Wezmę zaraz tego, tego reportera. Przynajmniej wam pokażę. ustawienie, Right light, automat. Automat przestał mi działać. No to jak sobie poradzić z ekspozycją za jasną? Zmniejszyć ilość światła. A z kamerką to jeszcze pogadam. No dobra, so, e, jeżeli macie do dyspozycji lampę błyskową, taką tam systemówkę, no to macie taki palnik, tak, <laughs> więc on świeci jakąś powierzchnią, stąd jakbym tutaj miał, nazwijmy to, e, oświetlał, no mogę oświetlać, to, takie live demo znowu wyjdzie, znowu coś z no. <laughs> On. Dobra. Spróbuję tak. A, nie widać. Chodzi o to, nie, nie wid widzę, patrzę na kamerkę, to znaczy ja to widzę. Widzę, który punkt jest oświetlany, ale Wy nie, wy, dojecie, wy dostajecie jak w star StarCraftie. Nie, co to jest, Stary. Star Treku taki tylko błysk poprzek. Widzę, co w kamerze się dzieje, więc słabo. Ale to oświetla jakąś powierzchnię. Więc jeżeli ja błyskam tu, no to powiedzmy, to dostaje światło. Czyli ta powierzchnia dostaje światło. Jeżeli to oddalę, no to wiadomo, dostanie większa powierzchnia światła. Ale jest jeszcze coś takiego, jak w lampie systemowej, na przykład Nikona, macie zoom. Czyli ile. Czy ona świeci jakby jako tele obiektyw, czyli wąsko, czy szeroko. E, no dobra, tyle wstępu. <laughs> Więc. Chodzi o to, jeżeli bym sobie teraz narysował z tego lampy. Bo ja narysowałem tą końcówkę. <laughs> Tutaj widać. Czekaj, czekaj. E, tu muszę zrobić więcej miejsca. Chodzi o to, jak szeroko. Ten strumień światła błyśnie. Czy on będzie tylko dotąd dookoła lampy, czy dotąd, czy dotąd. Tak? Czyli jak szeroko w tym samym odstępie może lampa pokryć błyskiem światła? Innymi słowy, żeby nie było takiej sytuacji, że. Zobaczcie. Założę sobie tego reportera, tak, w środek. On stoi na statywie. Dobra, to no taki tam. Teraz już wadr nie masz. Nie, ja wiem, co można do tego dorysować rączki i tak dalej, ale widać, że to nie cycak. <śmiec> I zakładacie na reportera przez przejściówkę, bo teraz mam taką, więc muszę mieć inną e, przejściówkę na Bowensa. Zakładacie swój softbox 150 cm, tak. Tak. Jak zwykle krzywo. To to jest wasze 150 cm, czyli git. Czy średnica 150 cm. Ale po co Wam taka 150, jeżeli max w tej odległości reporter na przykład doświetli dotąd. I takie jest rozumiem. Czekajcie, muszę pokry po porysować jeszcze fioletem. Dobra. Powiedzmy, że tylko dotąd do błeśnie, czyli czyli on nie potrafi szerzej błysnąć, potrafi tylko tak. Więc obstawiam, że przy tym palniku jest w stanie spokojnie 150 ogarnąć, ale musiałbym zrobić test. Przy tym palniku, dlatego że on jest dookulny, czyli wali w każdą stronę. Przy tym palniku strzela jak widać w więc nie wali na boki. Więc obstawiam, że spokojnie 150 e, zrobisz, ale musiałbym przetestować. Innymi słowy, e, fajnie jest mieć duże modyfikatory, tylko nie zawsze je wykorzystacie, więc warto się upewnić, co macie za ten za, jakie macie możliwości. Dobra, mam nadzieję, że odpowiedziałem. Wibracje. <laughs> Okej. Okay. No proszę, trafiłem idealnie na słowo cycek. Water for you. Ciebie po prostu myślę, że ciebie wywołuje słowo cycek. No. Nie, słuchajcie, mamy tutaj, to się podobno nazywają fantazmaty grupy. Fantazmaty, w sensie, że jak generalnie wszyscy i tak już wiedzą, że wader to cycki, nie? Ale gdybym kiedyś kogoś fantazmatem yy, tak powiem, ci nie wiem dokładnie co to jest. Po prostu usłyszałem taki termin. Ktoś powiedział: O, takie fantazmaty. Że grupa wie o co chodzi. O to chodzi. No, no dobra. To, to jeżeli kogoś mi uraził, 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 to dajcie znać, bo na pewno nie mam takich zamiarów. Wybieranie głosowe to nowe. Ok. Dobra, to ja zerknę sobie w tabelkę i wpiszę tu, że to jest H39. Jeszcze zerknę jakieś wsteczne. I... Co, co przegapiłem innymi słowy? No, widzisz, Wader? Te boldy to Twoje. No. Rafał pyta. Znajomy zobaczył zdjęcie Pałacu Kultury, Mostu Siekierkowskiego czy Kolumny Zygmunta i mówi: Chciałbym to na ścianę rzucić, za ile mi sprzedasz prawa do zdjęcia. U, widzę, pytanie o kasę będzie. To jest pytanie: po ile takie zdjęcia są wyceniane? Nie top fotografów, nie top modelek, nie paparazzi, po prostu zdjęcia jakich wiele, może lepiej zrobione, lepiej skadrowane. Są jakieś giełdy? No to co? Nie ma na to odpowiedzi. Nie ma. Po ile jest torebka? No. Taka dla kobiet. 20 czy 5 tysięcy? Czy 10 tysięcy? Czy ile tam? Nie ma. Nie ma odpowiedzi na to pytanie. Są pewne wskazówki. Czekajcie, wypiję jak na przykład cennik ZPAF, ZPAF tak, Z Związek Polskich Artystów Fotografików, gdzie traktują to, tylko nie wiem, czy oni go uaktualniają, czyli sprawdźcie sobie, to oh ja, sorry, to pobudka, ZPAF, cennik. E, to za to daje wam do myślenia, um, a, jakie czynniki... Biorą pod uwagę przy wycenie na przykład zdjęcia. Bo tam jest wycena e, na przykład, jaki jest nakład magazynu, w którym dane zdjęcie pójdzie, czy to jest okładka, czy to jest tak zwana czwórka, czyli ta ostatnia strona, czy może w środku. E, I TD iTP. Także tam jest to, na co patrzą, gdy wyceniają takie scennika, no ale jak sztukę wycenić? No? Już Wam mówiłem, krewę zrobicie już. To jest pytanie: ile ten człowiek chce zapłacić konkretnie za to zdjęcie? No? więc na stoku oczywiście, że można kupić, więc rzeczywiście to jest kolejny za to wyznacznik. Mi jest ciężko myśleć o na przykład sprzedaży zdjęć, które są podobne do stokowych, na przykład znacznie drożej niż stok. A za stoki się płaci tam, no różne są ceny, tak, ale tam e, 250 dolców, 50 dolców, 2 centy, różne typy zdjęć. Pytanie jest takie, czy człowiek nie płaci za to, że ma wyłączność, czyli że tylko on będzie miał to zdjęcie i wtedy jest w stanie dopłacić więcej. Ja ostatnio jakieś zdjęcie do Kanady sprzedałem swoje, ale to człowiek sam powiedział, że ma tyle kasy i co ja bym co, co ja mógł za to zaproponować, w sensie czy, czy bym się zgodził na sprzedaż zdjęcia. Więc tak, do modelki poszła kasa trochę, bo tak lubię siedzieć, mimo że to były jakieś chyba takie zdjęcia, gdzie miałem prawo. No. no tam. Nie ma co. No dobra. E <grym> Okej, okay. o antybiotykach widzę dyskusję. To co, teraz spróbuję wyłowić jakieś pytanie od Was, dobra? Więc dajcie coś, hasz pytanie, a ja sobie prze przetrzepię tego. E no. Nawet spróbuję bota odpalić, dobra? Skoro jestem teraz już na publicznym live'ie. Więc rzućcie parę pytań, tylko musi się zaczynać hash pytanie i wtedy wrzucacie treść. Jeżeli ktoś już zadał, ale bez hash pytanie, to, to ponownie zróbcie, a ja spróbuję bota odpalić tego, co mi Szymon sprzedał. I zobaczę, czy on zadziała. Innymi słowy, czy będę mógł uruchomić mu komendę losu i pytanie. Dobra? Taki numer. Hmm. Więc ja tutaj grzebie, wy sobie piszecie, a ja muszę dojść do ładu z, z botem. Mogę mam muzyczkę włączyć. Ale to musiał swój dźwięk wyłączyć. To nie. Koniec z muzyką w takim razie. Jak długo urlop co zapisałem? Przecież jak ja nie zapisywał takich rzeczy, to w ogóle nie wiedział o czym gadać. Join Hanel. Tu muszę dziada dodać. Jeszcze sekundka, ale tam mam nadzieję, wbij wbijacie do pytania. Z dwa przynajmniej, że miało z czego losować. I idą jakie? Jakiego jest koloru twój czerwony maluch? To zauważyłem. Eee, już. Prawie jestem w domu. Strasznie zwalnia ten e, mi komp, jak odpalam te do nagrań tutaj YouTube, inne cuda. Jeszcze czyta. Zarządzaj moderatorami. To się to trwa, no. No dobra, a teraz OK, close. Jak on tu jest? Tu mam bota dodanego. I co dalej? Jak nie, to znowu będę losował tak paluchem jak ostatnio. O, o. o. I teraz giveaway keyword. Teraz wrzucę Keyword. Pff, on dopiero teraz zaczyna wam losować te pytania. Dopiero teraz jak się włączył. Więc copy paste jeszcze raz szybko. Hop, hop. Ctrl C, V. Ciekawe czy bota można przekupić. 01? Tak, takimi groszami? Tomek, co ty, co ty chciał? To, no dobra, dobra. Uwaga, czekajcie, to testuję. Testujemy. Czyli ja teraz uruchamiam komendę, żeby on wylosował i zobaczyłem, co wyjdzie, dobra? Rolid. Hop. No i wyszedł Marcin Jasiński. Has won the giveaway. I giveawayem jest pytanie. To Marcin, jakie jest Twoje pytanie? Czy używasz podglądu na monitorze czy komputerze podczas sesji? <grym> Dobre pytanie, nie o malucha. No dobra, możecie dalej wrzucać, to ja jeszcze raz spróbuję wylosować. Dajcie te, które wrzuciliście przed NightBotem. To jeszcze jedno wyciągniemy. Taka zabawa. Okej, okay. czy, czy używam podglądu na monitorze, laptopie podczas sesji? Więc to, to jest dobre pytanie, bo ma dwie odpowiedzi właściwie, mogę pojechać. Po pierwsze, przy sesjach komercyjnych, jeżeli robimy w studiu, czyli nie bardzo mobilnie, tak. Tak samo jak przy sesjach komercyjnych, jeżeli robimy, jeżeli jest taka możliwość, dlatego że jeżeli robicie zdjęcia, nazwijmy to, gdzie wy jesteście klientem i modelka, to właściwie wam wystarczy to, co widzicie na ekranie, plus czasami możecie pokazać modelce, tak? Ale jeżeli komercję robicie i jest dużo osób zaangażowanych lub po prostu klient, to on nie będzie wam tam zerkał w malutki ekran i jeszcze jak macie podgląd jakiś włączony, wiecie tam, nie wiem, nie widzicie ostatecznego zdjęcia. Więc wtedy komputer, czyli laptop na sesji z podpiętym po TDR aparatem, to jest jeden ze sposobów, czyli po kablu strzelacie zdjęcie i on jest wpięty albo Lightroom, albo bardziej wtedy na takich rzeczach Capture One, bo on ma stabilniejsze połączenie przez kabel, to, to tak. I wtedy klient widzi na ekranie monitora dane zdjęcie i może powiedzieć, kurczę... Ta suknia, którą chcieliśmy zrobić, się gdzieś tam marszczy, nie podoba mi się. I to są rzeczy, których Wy na przykład nie zauważacie. Wy możecie powiedzieć hmm, fajnie modelka, fajnie poza, wszystko gra, światło super A on mówi tak, ale y, byśmy chcieli, żeby y, kreacja się inaczej układała. I wtedy stylistka wbiega tam Hlas, Chlas, wy powtarzacie zdjęcie, i oni od razu widzą: tak, tak, to teraz poróbmy takich parę, żeby złowić różne rzeczy, nie wiem, w ruchu, i tak dalej. Więc oni są częścią sesji. Dlatego też takie sesje, gdzie jest klient taki na, na planie, one, one są trudniejsze po prostu, ale z drugiej strony Wam zależy na tym, żeby jak najszybciej dostać, nazwijmy to, potwierdzenie, że to, co zrobiliście, jest ok. Bo trochę głupio by było, jeżeli robicie bez podglądu i wystrzelacie, mówicie, klient was pyta, jak jest, no super, jest, czad, pokaż nie, nie, pokazuję, nie, 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 ja jestem artysta, zobaczcie na koniec. I potem zrzucacie zdjęcia, pokazujecie mu ciary, macie, po prostu, ale materiał mówi, to nie jest to. My tego nie chcemy. W ogóle layoutowo na przykład źle leży. My potrzebujemy to na Billboard z lewej strony miejsca, a nie z prawej, i tak dalej. Także laptop i kablem wpiętym e, e, aparat jest waszym narzędziem komunikacji z klientem na sesji. To jeden ze sposobów. A jeżeli nie robicie sesji komercyjnej, tylko po prostu wam zależy na jakości i parę osób patrzy, to też, a czemu by nie, jeżeli możecie strzelać na laptop, why not, jeżeli możecie potem pokazać na laptopie modelce, słuchaj, to było super, ale jakbyś się przesunęła i tak dalej. No ale konsekwencja jest taka, że jak strzeca, strzelacie po kablu, czyli jesteście w wpięci, to Wam ogranicza taką mobilność. To ja się czuję trochę jak na smyczy, no wtedy, czyli do, podpięty do laptopa. Inny sposób, to możecie strzelać, mm, możecie mieć kartę Wi-Fi lub odpowiedniki, która ma Wi-Fi i to co strzelicie strzelacie rawa na kompakt flasha czy na jedną kartę, a mini podgląd na JPG, który leci po Wi-Fi ludziom na tablety. To też jest taki sposób, ale to znowu zabiera Wam baterię z aparatu ta prędkość transferu też kuleje, czasami rozłącza, no różne rzeczy. Ja mam też R i ona bardzo słabo. Znaczy często się wywala ta karta. Ktoś tam miał iFiya, to za to prędkość przesyłu niekoniecznie, więc wystrzelacie, a to tam dopiero ląduje. To to jest jedna, e, jedna z ważnych rzeczy, czyli dlaczego e, znaczy co daje strzelanie na ekran i też co zabiera, bo zabiera wam swobodę. Ale jest jeszcze druga rzecz. I to było przy wyborze laptopa. Ja już to parę razy mówiłem, bo ludzie po prostu czasami po prostu jakbyśmy z innych planet gadali, co mnie strasznie wkurza. Jak ja mówię, że potrzebuję laptopa, który będzie na sesji też dobrze wyglądał, bo podchodzę i klient mnie ocenia też po laptopie, w pewnym sensie, i zdjęcia na nim będą dobrze lądowały, to nawet na ostatniej fotokawce był, tak? Z, tej, z tego murala. Mówiłem o wyborze laptopa, jakie parametry brać? I jednym z nich głównym jest. Matryca odzorowania do BRGB i tak dalej. Znaczy tam jest dużo rzeczy. W ogóle wątek jest dla speców, e, e, tego się nie da i tak dalej. No to mówię, trzeba mieć monitor fotograficzny, ale na sesji potrzebujecie mniejsze zło, czyli laptop, który poprawnie, jak najbardziej poprawnie, wyświetli wam kolory. I tak macie jakieś tam warunki nieidealne na sesji. E, ludzie podchodzą do monitora w zielonych koszulkach na przykład, to też, po... więc nie da się idealnie. Ale żeby laptop wyglądał dobrze, Szybko pracował i poprawnie wyświetlał w miarę e, to, co zrobiliście na sesji, jest bardzo istotne. A ludzie tam piszą, że na, dla, laptop dla fotografa to taki, że miał zajmiste parametry mocy, bo szybko retuszujemy. Nie, nie, Photoshop się nie zacina. Ale go nie weźmiecie na sesji. No, ja tak miałem tego swojego pierwszego Samsunga laptop. Mocny w parametrach, a matryca TN i jeszcze plastik się łamał. No to jak ja poszedłem na sesję, to widziałem po prostu taki niesmak u klienta. A jeżeli ten niesmak powoduje, że wam zlecenie leci w dół, znaczy wasze kompetencje są oceniane po wyglądzie laptopa, czy po tym jak zdjęcie. No nie podobają im się zdjęcia, po prostu mówicie, nie, to, to, jest, tylko ten, to jest tylko ta matryca, ona źle pokazuje, ale będzie dobrze. No to robicie sobie strzał w kolano. Potrzebujecie na sesję taką, gdzie klient jest, laptopa, który będzie poprawnie wyświetlał kolory. Bum. Więc o wyborze laptopa był. Był już, był, jest cały mój odcinek: jaki laptop dla fotografa, dla fotografa, nie dla retuszera. I tam też opowiadam, kiedy włączyć sobie zakup monitora, na co zwrócić uwagę przy laptopie. I to jest w ogóle wątek, który można ciągnąć i ciągnąć tam się ciągle coś pojawia. Tylko nie lubię, jak ktoś potem to sprowadza do wymiany dyskusji o parametrach. Mówię, pogadam, jeżeli ktoś yy, też zabiera laptopa na plan i potem się okaże, że 17-calowy laptop to nie jest fajny temat, żeby zabrać go na plan, bo jest duży, ciężki, w plecach się nie mieści. Albo jeżeli ktoś nie pracuje na przykład w kafejkach i nie odpisuje na tym samym laptopie na maile. No, dobra, to tak ten. Yy, tutaj Nightbot coś wyłapał Cię Karolina za spaming. Nie wiem o co chodzi. On czasami jakieś takie głupoty robi, chyba jak się kapslokiem pisze. No. Dobra, więc, więc to była odpowiedź na pytanie Marcina o laptopa na sesji. Czyli te dwie rzeczy. Pierwsza, że daje wam to komunikację z klientem i z wami, i z modelką, ze wszystkimi na planie, bo nie tylko wy wtedy jesteście tym, nie wiem, uprzywilejowanym do oglądania zdjęć na tyle aparatu. Ale druga rzecz to też rzutuje na to, jaki laptop macie i też jakiego programu używacie na planie, i jakiego kabla, no, czy też narzędzia komunikacji. No dobra, to e, jeszcze mogę jednego spróbować wylosować. Trudududu. Gdzie tu jest? Cancel. Pytanie. Uwaga, robię rollit jeszcze raz. Bum. Bum. Marcin Plewka. A jaki message? Dajesz jakieś pytanie? Czy tak wylosował cię? Marcin, <śpuszczaj> nie wylosował mi twojej treści pytania. Arono. To dawaj. Jak jesteś jeszcze Marcin, podrzuć pytanie, albo podrzućcie wy jakieś pytanie Marcina. Mateusz, 14 cali lub 15? Wasz wybór. 15 daje większą swobodę retuszu. No dobra, Marcin zamilkł, zgubił się z radości. A, tu jest, dobra. <laughs> ok. Chodzą słuchy po czacie, że możesz mieć rabaty na lampy. Jakiś prosty speedlight by mi się przydał. Więc wszystkie rabaty, jakie mam dla Was, one lądują na stronie zieniu.pl bonusy. Tu. I tam też ląduje tu. I małe mi bonusy napiszcie, tylko kurna nie wszyscy na raz teraz, bo mi zaraz znowu serwer walnie. Jeszcze się nie zmigrowałem. Ale tam macie, jeśli chodzi o lampy, to macie rabaty na wszystkie Quadra 5%, ale jeszcze z nimi negocjuję. No, to jeszcze zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. To z lamp. Macie rabaty na EIZO, 60%, zależnie od modelu i macie rabaty na, na RAND Flash, zaraz wyjmę, żeby nie było. No, więc macie też rabaty na modyfikatory round flasha, na przykład na ringa albo na disha, którego bardzo lubię. To jest ring jeszcze nie rozłożony, wystarczy go tam cyk i tak dalej. Bardzo fajna rzecz. No, to, to, to tak, a tu jest strip, którego nie będę wyciągał. Okej, okay. czyli zieniu.pl łamane bonusy, wysyłacie maila na konkretny adres, a ja albo go przesyłam, jak w przypadku EIZO czy, czy Quadralightu, albo będę coś z nim robił, na przykład odpowiem w przypadku roundflasha, daję wam instrukcję, co, co zrobić dalej, żeby taki rabat dostać. A jak już dostaniecie, jak już kupicie z tym rabatem, to się pochwalcie, że to działa. W sensie ja bardzo zbieram potem te, te opinie, czy było OK i tak dalej, bo ja nie uczestniczę w tym procesie. Przynajmniej na razie. No, nie jestem sklepem fotograficznym. Także te bonusy są dla Was. Ja z tego na razie mam, nazwijmy, tylko punkty współpracy. Nie wiem, jak to nazwać. No ale, że taki Round Flash, EZO, czy Quadrilight mówi: Kurczę, Ten Zienkiewicz to dobrze robi, bo, bo ludzie dostają rzeczy, a, a my mamy dodatkową sprzedaż. Ja z tego fizycznie, jakby nic nie mam. Przynajmniej na razie. Może kiedyś. Także, <laughs> Także na razie, niech służy. Ktoś mi napisał ostatnio, bo kupił kupił Eizo tak, taniej. Temu te parę stów i, i mówić, czy ci koniak wysłać. Więc nie, ja z tego serio naprawdę nic nie chcę. Ja, ja generalnie mam taką filozofię, że takie rzeczy, do, że dobro wraca. No, nie wiem w jakiej postaci, nie wiem od kogo, ale, ale to, to powinno Wam dać korzyść, a ja mam nadzieję, kiedyś do mnie ta korzyść wróci. No, no dobrze, także od razu zachęcam, jeżeli ktoś jeszcze ma, nazwijmy to, chciałby współpracować i dotrzeć do was, do was z jakąś fajną propozycją rabatową, to ja zapraszam, to welcome. No dobrze. Chętnie bym zobaczył twój efekt pracy z z wykorzystaniem flasha. Pisze Arek. Ja ostatnio, właściwie jak robiłem sesję to to właściwie z reporterem robiłem, więc ich modyfikator użyłem. Albo była komercja i wtedy użyłem dużych właśnie dużych lamp, czyli atlasów, też też ale wtedy duże modyfikatory Beauty e poszły. Rand flasha y, używam na swoich prywatnych sesjach, a ponieważ to są prywatne sesje, to no, to nie pokazuje. Taki urok. No. Także taka tajemnica. No dobra, starczy wam te pytania. Hmm, traktuję jako spam. Nie wiem, y, Mariusz, nie wiem, jakie znaki BOT traktuję jako spam. Kapsloki chyba. Ja może mu tam po prostu ja jeszcze pokonfiguruję. No, nie widzę, żeby dużo spamów wyrzucam. No, dobra, więc. Ja popatrzę, potem mi tam z reguły Wader wysyła, ja mu cycki pokazuję, w sensie nie moje, tylko takie te wirtualne, no. a, a potem mi Wader wysyła z reguły czat z więc ja na spokojnie to oglądam, przewijam i patrzę, czy coś się nie sypnęło, czy coś jakby nie, nie pominąłem. No tak, z reguły kapsloków nie lubi, emotów nie wiem, chyba nie. Chyba za dużo emotów, rzeczywiście. Może być tak, że jak za dużo czegoś dajecie, to, to się sypie. No dobra, to jeszcze zobaczę, tak jak obiecałem, pytania z jakiegoś tam z YouTube'a, jak ktoś rzucił. 47 minut, będziemy zaraz kończyć, więc mam. Dobra, hop, rzucam wam mój ekran. No i co mamy? Dariusz Wasilewski pyta: Mam małe studio, widać to? No. Mam małe studio typu 10 m2. Czy oświetlenie takie jak Okta i Quantum. 200 wystarczy do oświetlenia małych dzieci na sesjach. Aktualnie mam dwie parasolki i światło ciągłe, ale słabo to oświetla. 10 metrów kwadratowych to jest 2 na 5, tak? Czy tam 3, coś tam na 3 coś, 3, no, 3 coś tam na 3 coś tam, tak jak dobrze liczę. E, to rzeczywiście bardzo mało. Z 12 to już byś przeszalał, no 15 metrów. Ok, e, chyba że masz 10 i odejście poza studiem, to, to tak jest ok. E, czy oświetlenie typu okta? Z reguły do dzieci to właśnie lamp, lamp, światło ciągłe działa, a jeżeli masz za mało światła ciągłego, Darek, to, to większe lampy wstaw no albo więcej tych żarów wstaw za e, te, za parasolki. A jeżeli jak chcesz myśleć o błyskowym, to tak, dwusetki, trzysetki w zupełności wystarczą lampy. tak? Ten, nie ma potrzeby innej. E, duży softbox, dwusetka, czy tam trzysetka. No ja trzy setki pamiętam. E, używam i do teraz woże. Mhm. No i okta, no i grid bym dorzucił do tego wszystkiego. Dobra, e, Karolina teraz pyta. Lecę dalej szybko. Karolina pyta: Dodaj mnie proszę do grupy. E, Karolina już dodałem. Do grupy: Jak robić lepsze zdjęcia? Tam przypomnę, że jak wejdziecie na, na Facebooku na grupę: Jak robić lepsze zdjęcia, czy też. E, Wbijecie link fotogrupa.zieniu.pl, to tam jest link do grupy po akceptacji zasad, trzeba te tam trzy pytania odpowiedzieć, a ja, ja raz na jakiś czas siadam i klikam, czytam odpowiedzi i klikam. Także odrzucam takie osoby, które na przykład w trzy znaki zapytania wstawią w każdy albo odpowiedzą na jedno i drugie, czyli... A pytania o sprzęt fotograficzny że tam nie wiem smartfonem czy zenitem czy czymś tam drugie jest pytanie też o, a, o to co im sprawia największą kłopot trudność to są bardzo fajne odpowiedzi także dziękuję za nie ale trzecie to jest że się zgadzacie z zasadami między innymi że wylądujecie możecie wylądować na publicznym youtube jeżeli ktoś pominie to trzecie pytanie bff, nie ma odrzucam a, Ok. Co do laptopa, o no, właśnie, Lukas Kaminski, to o tym mówiłem. Mogę polecić Lenovo Series Think W530 albo W540, bardzo mocne i wydajne maszyny. Nic nie ma o wyglądzie i nic nie ma o matrycy. Ja zapytałem: A jak z pokryciem do RGB? Ciężkie pytanie, nie jestem ekspertem. No więc. E, no tak, no tak, jeszcze raz, hop. Tutaj, tutaj Lukas napisał odnośnie wyboru laptopa, więc sprowadza wybór laptopa dla fotografa. Jedynie do parametrów, że jest mocny, szybko sobie poradzi, będzie dobrze przetwarzał. To nie wszystko. Wy na tym pracujecie i wy pokazujecie, i wy też chodzicie z tym sprzętem, więc musicie wziąć też to pod uwagę. Przecież, jakby wybierać telefon y, tylko według parametrów, moc, parametry, a na przykład system byście olali, w sensie nieważne, czy to jest taki system, czy taki, to dajcie komuś, kto używa Androida od 7 lat, iPhone'a, nawet najnowszego, obstawiam, że się gdzieś pogubi. I może wcale niektóre rzeczy go zaskoczą, i w drugą stronę to samo, więc parę rzeczy trzeba wziąć pod uwagę. No tu konkretnie przy laptopie system też gra rolę, czy ktoś jest makosiewcem. Także odsyłam do odcinka wcześniejszego, a potem odsyłam do, czyli fotokawki 38, a potem odsyłam do tego całego mojego artykułu z wpisem i, i moimi dywagacjami na temat wyboru laptopa dla fotografa czy komputera. No dobra, starczy tych pytań, to co, eee, przechodzimy do sekcji. Do fanu nie mam nic dzisiaj, dla no, serio. A teraz się obudziście z tymi pytaniami. No nie, już teraz nie dam rady. No tak, o lajkach widzę też zapomnieliście, więc dajcie lajka, taki żebro-lajk. No. no, dajcie. Nie, słuchajcie. Da, lajki jedynie w wypadku, jeżeli uważacie, że warto. Bardzo jestem w ogóle wdzięczny za jakąkolwiek interakcję. To znaczy, jeżeli zostawiacie komentarz pod filmem, jeżeli odpowiadacie na komentarz kogoś innego, też jest super. Jeżeli to udostępniacie, za co, za co bardzo dziękuję, bo wiem, że niektórzy to robią, to, to jest mi mega ciepło tu w serduchu, bo wiem, że to, co robię, nie kisicie dla siebie, tylko też dzielicie się tym z innymi. A taką mam filozofię, znaczy jakbym tą swoją wiedzę w cudzysłowie, to wszystko, co mam, kisił dla siebie i kroił tylko kasiorę tam na warsztatach takich płatnych i tak dalej, to czuję, że coś zabierał innym. Więc taka prośba do Was, jeżeli uważacie, że to całe fotokawkowe spotykanie się z innymi wymiana komentarzy wiedzy i takiego pozytywnego ładunku jest tego warte, jest fajne to podzielcie się dalej to o, o to proszę i myślę że z tego po prostu rodzi się fajna grupa z którymi kiedyś się spotkamy nie wiem jeszcze jak ale pomysł fotokawki fizycznej czy fotopiwka czy foto coś tam cały czas mam No dobra to teraz tak miałem coś sobie ponotowałem to co wam jeszcze powiedzieć z fanu No serio No nie wiem ze dwa ordynarne mi się tylko jaki tam Szymon przyniósł, więc na razie je parkuje. Ale chciałem wam dać temat, e, jak długo urlop? Może być? Więc, no, oczywiście, to jest tylko i wyłącznie moje przemyślenie. E, więc. Słuchajcie, jeżeli jedziecie na, mówię o, o pracy etatowej, którą po prostu robicie, jest w porze, ale was gdzieś tam ciśnie, że to nie jest taka praca, nazwijmy, w której w ogóle latacie skrzydła i To z reguły urlop jest odcięciem się, tak? O to chodzi. W sensie wyłączyć, zapomnieć, zapić, odpocząć, żeby naładować akumulatory i móc na nowo je tam przepalać paliwo w pracy tej etatowej. To tak jest z reguły. Wiem, co mówię. No, byłem. Byłem. No, i teraz zobaczcie, jakie macie e, jakby, możliwości urlopu. Więc z reguły e, można tydzień lub dwa wziąć. I dlaczego ten tydzień w ogóle nie działa? Jeżeli weźmiecie na tydzień czasu, to przez pierwsze. I, i znaczy, i wezm wezmę taki scenariusz typowy, kiedy jesteście zestresowani robotą i macie tydzień czasu urlop, a potem sobie zrobicie drugi. Na przykład, nie wiem, tam, tydzień na początku lipca i tydzień na koniec sierpnia to to tak po pierwsze w czasie pod gruszą nie działają więc nie macie chyba tego tam bonusu do pensji to raz jak ktoś ma takie rzeczy. E, druga rzecz e, to. Jeżeli jedziecie na tydzień to pierwsze dwa trzy dni to się resetujecie, a ostatnie dwa dni to już myślicie o powrocie to wam zostaje co 1- dwa dni urlopu. Jest inna ciekawostka którą zauważyłem e, jeżeli. W pracy macie jakiegoś eksperta, czy coś ktoś mógłby zrobić, tak? Jest tam taki ziutek, do którego uderzacie, żeby pomógł w czymś, i on znika na tydzień. To obstawiam mocno, że tydzień możecie poczekać, aż on wróci, bo tylko on jest the best. I teraz wy jesteście w tej samej sytuacji. Jeżeli są projekty i wątek się ciągnie jakiś tam komunikacyjny w mailach, to ten tydzień z reguły osoba która was zastępuje może powiedzieć słuchaj ziutek wraca za trzy dni no wytrzymasz jeszcze chyba co więc to jest tak że ilość rzeczy jak to pokazać no nie mam jak ale ilość rzeczy która was przywita jak wrócicie ona ciągle rośnie tak więc jak wracacie to macie Ludzi, którzy już czekają od 4-5 dni na to, aż się pojawicie i rozwiążecie ich problem, pomożecie, odpiszecie. i wszyscy po prostu od razu jest taki wysyp. Game Online do mnie napisał, cześć. No i tak ich nie wyłapał. Spam, ten To oznacza, że możecie wyjeżdżać na minimum 2 tygodnie minimum 2, i wtedy ludzie, którzy mają sprawę, to albo te sprawy same się załatwią, w sensie znikną, nie będą takie istotne albo zdążą być, znaczy albo, albo pójdą w zapomnienie, w sensie to nie było istotne. Wracacie po dwóch tygodniach i mówisz, ty słuchaj, napisałeś mi taką sprawę. Nie, spoko, już sobie poradziliśmy. I jednym z fajniejszych takich mo motywów, nie wiem, czy wiecie, ale jest taka dopamina, jak załatwiacie maile, tak? to jest jak, jak je kasujecie albo odpowiadacie. I jednym z fajniejszych te, takich rzeczy, które po urlopie, jak się wracało, Robiło się sortowanie skrzynki na przykład po, po wątku albo po osobie, niekoniecznie po dacie, i patrzyło się na 20 wymian mailowych odnośnie na, nie wiem, tam jakiegoś projektu. A wy to wszystko tak patrzycie na ostatni, ostatni, jeden z 20. Patrzycie, aha, nie trzeba i wszystko do archiwum, chlast. A jakbyście siedzieli na miejscu, to każdy byście czekali, czytali i poświęcali czas na to. Więc to jest taki urok, nie? Wr wracania po, tym, po urlopie. Więc minimum dwa tygodnie taka porada. No dobra, to to było o urlopach. Co ci coś jeszcze o urlopach powiedzieć? Jeszcze mam przemyślenie ogólnie, kiedy w roku mają być urlopy, ale to w kursie biznes z pasji. Jan Sienkiewicz, trzy tygodnie. Jak ktoś ci da, to tak. No. Na radę, przy tygodniowym urlopie już po pierwszym dniu myślę o tym, że zostało mi już tylko 6 dni urlopu, a w ogóle znam takich szaleńców, którzy na tydzień na przykład do Dominikany lecieli. <grystanie> dwa dni lotu, dwa dni powrotu. Doliczcie jeszcze jetlag i, i ilość kasy, jaką wydali. Pojechali by, nie wiem, tam na osiedle obok. <grystanie> zaszyli się w jakimś spa 50 minut drogi od miejsca zamieszkania i by wypoczęli, a tam nie. No. Ale mogą powiedzieć, byliśmy na Dominikanie. No dobra. Okej. Okay. Nie wiem, czy miesiąc wytrzymał na urlopie. Ja lubię pracować, bo lubię to, co robię. E, więc odcięcie się od tego, co lubicie robić, to też nie jest fajne, nie? Okej, okay. to to o urlopach. I co mi zostało? Inspiracja na koniec. Jedna. Kiedyś już było wątek o Mam Talent, mam nowy. Chcecie? Oczywiście, że chcecie, ale was przeciągnę. Także łyczek sobie wezmę. Teraz nie mogę się uśmiechać, bo mam to. No, ziarna kawy. E, ok, to tak. Hop. Tu. Ostatni mam talent. Czasami jestem zmuszony oglądać, bo żona i syn bardzo lubią. I leciał w tle. Tam na, na wyjeździe, tak. Byliśmy zmęczeni, deszcz padał swoje, zrobiliśmy. E, Skalne Miasto, połaziliśmy tam te... no dobra, i ostatni gościu, który występował w ostatniej edycji Mam Talent teraz, czyli tam w sobotę chyba to leciało, on śpiewa jakąś taką bardzo fajną, z, z przesłaniem piosenkę, coś właśnie o, o życiu, o pracy, bardzo fajna nuta, melodia. On jeszcze taki wygląd, było widać, że on jest zestresowany tym wejściem na scenę, i przez to było takie autentyczne. Myślę też, że sama publika, bo to był ostatni występ tego dnia, więc sama publika też po prostu już jakby też inaczej na niego patrzyła, z nadzieją, że po prostu zamykając. wszystko się nałożyło. Ale on zaśpiewał piosenkę, którą sam napisał. No i właśnie taką z przesłaniem. Nie? Posłuchajcie sobie, jeżeli gdzieś tam krąży w necie. Ale najfajniejsze właśnie było to na koniec, gdzie jury tam Chylińska, Egurola i Foremniak, tak, Foremniak, generalnie mu tam przesłodzili tak w porze, że, że nie powinien chować tych piosenek. Bo on powiedział właśnie jedną rzecz, że mu mega pogratulowali, że to było takie szczere od serca i bardzo chcą go w tym programie. A on powiedział, że najdziwniejsze jest to, że on takich piosenek to już dużo napisał do szuflady. I teraz uwaga. I Chlińska mówi bo na koniec, koniec z szufladą. Także ja Wam już parę razy mówiłem, że koniec z szufladą. Macie publikować to, co robicie, bo nie wiecie, co z tego wyjdzie. A dopiero jak publikujecie, to dostajecie feedback, dopiero dostajecie też informacje, czy to, co robicie, jest warte, czy nie, i co musicie poprawić. Także macie grupę, jak robić lepsze zdjęcia, i wrzucajcie te zdjęcia pod komentarze. Od razu powiem, przypomnę tylko, że jeżeli już wrzucacie, to wcześniej. Skomentujcie trzy zdjęcia innych bez hejtu, ze wsparciem, ale z krytycznymi uwagami, to znaczy konstruktywnymi, co według Was jest fajne, co byście poprawili. Takie uwagi, które sami chcielibyście dostać, w takiej formie, w jakiej chcielibyście dostać. I jak będziecie publikować, czyli odważycie się wyjąć te swoje dzieła z szuflady, zobaczycie, jak Wam się zmienia też spojrzenie na fotografię i też na siebie, na życie serio. Także zachęcam Was, koniec z szufladą. I co, do zobaczenia jutro. A jeszcze nie wiem o której, bo jutro mam tą sesję interioru. E, oczywiście zachęcam do zostawienia lajku, komentarza z pytaniem albo jakiegoś innego, e, polubienia, subskrypcji kanału YouTubeowego i sprawdzenia zieniu.pl bonusy, co tam dla Was jest. No, to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia, cześć.